Dzień dobry, cześć i czołem, tutaj Xenolizard i witam was z drogi numer 2, gdzie ostatnim razem zakończyliśmy naszą przygodę. Dziś będziemy ją kontynuować i miejmy nadzieję, że spotkamy jakiegoś wspaniałego nowego partnera w tej trawie, więc spróbujmy szczęścia. O, wyskoczyło coś na nas tuż przed tym itemem, co to jest? Ach, Lilipap. To nie jest coś, o czym myślałem. Niestety nie możemy go złapać, ponieważ przyjąłem taką zasadę, że nie łapię pokemonów, które już mam lub miałem, więc trzeba będzie go załatwić i zyskać cenne doświadczenie. Co wy na to? Dobra, no to moja Lili, walcz. Zobniżmy defensywę tego Lilipapa za pomocą Lira, żeby było nam łatwiej go uderzać taklem. Tak, myślę, że to będzie dobre rozwiązanie z tej sytuacji. A wy co myślicie, moi drodzy widzowie? Zgadzacie się, czy nie? Tak, tak, tak. No to fajnie. Więc takl. I całkiem niezła ilość obrażeń. On nadal spamuje nas Lirem. Mam nadzieję, że na końcu nie uderzy nas z jakiegoś fizycznego, ponieważ to mogłoby boleć mocno, jak będzie tak cały czas spamować Lirem. What? Okej, okay, jest jeszcze jeden tackle i powinno być po tej walce, więc... I zyskujemy 75 doświadczenia! Yummy XP for the win i level 6 dla nas! Superancko! I podnieśliśmy nowy item, jest to potion, który zawsze się przyda. I muszę się przyznać, bardzo podoba mi się animacja podnoszenia itemów w tej grze. Normalnie jest tak śmiechowa, że hej, normalnie wyskakujemy z ręką w górę i hura. Gdyby każdy człowiek w rzeczywistym świecie tak robił, kiedy znajdzie nowy przedmiot na eBayu, to by było śmiechowe. What I'm talking about? It's silly. Okej, kolejny Lilipap i myślę, że nie będziemy na niego tracić czasu, ponieważ nie da nam za dużo doświadczenia. A czas jest cenny, czas to pieniądz, jak to mówią. I zobaczymy z tym youngsterem, który mówi, że jeśli trener znajdzie się w zasięgu wzroku drugiego, walka musi się zacząć. Więc to jest jego religia, on wyznaje to coś, wyznaje tą zasadę. I youngster Jimmy, myślałem, że to youngster Joey przez pewien moment, który ma patrata, Jesus. Te oczy patrata normalnie freak me out, nie chciałbym się obudzić w środku nocy i popatrzeć na twarz patrata, to by było okropne. W dodatku ten ogon taki nastroszony. Ech. Tylko i wyłącznie przebrać się za patrata na Halloween, to by było najlepsze rozwiązanie. Ech. Patrat i ten jego ząb. Jeez, normalnie druga ratata. Ale ratata ta przynajmniej nie miała takich oczu. No. Ratata była fajna w porównaniu z patratem. Ale okej. Okay. Dobra, moja ukochana Lili, wykończ tego szczurka, żebyśmy nie mieli z nim problemu. Jeszcze jeden hit i powinno być po nim. On nadal spamuje nas z Lirem. Co ci ludzie dzisiaj mają z Lirem? What the hell? I po tobie dziękuję. Yummy XP for the win. I level 7, brawo. I co, level 8 jeszcze? Fuck. Wow. I bite w dodatku. Atak typu ciemnego z bardzo dużą ilością punktów obrażeń. Więc skoro doświadczenie trzyma się naszej drogiej Lili, no to zmienimy na Happiga, gdyż on potrzebuje troszeczkę miłości w postaci smacznego doświadczenia. Okej, okay, Happig, ty będziesz pierwszy, a teraz zagadamy do tego gościa. Hej, ty! Chcesz zobaczyć coś świetnego? Okej, okay, czekaj tylko sekundę. Wow! Hej, oglądałeś to? To było ekstremalne! Przez te wzgórki możesz skracać sobie drogę! Zaje fajne, co nie? Tak. Inaczej się tego nie da przetłumaczyć. Te ledże po angielsku to są wzgórki, no... Inaczej... Spróbuj to przetłumaczyć inaczej, proszę was. A ten gość mówi, że jeśli chcemy unikać walki, to nie wchodźmy do dużej trawy. Podstawowa zasada, dokładnie. A to jest chyba kolejna trenerka, tak? Chcesz z nami walczyć? O tak. Kocham bitwy Pokémon, ponieważ Pokémon są takie słodkie, kiedy walczą. Sadystka. Kolejna socjopatka na naszej drodze. Muszę cię zniszczyć. Last Mail i Perlion. Czyli kotek typu ciemnego. I z tego co wiem, właściwie kiedyś miałem Perliona przez pewien moment, to on nie jest silnym Pokemonem, nie specjalizuje się w żadnych atakach takich dość ofensywnych, lecz jest Pokemonem nastawionym na
wkurzanie, ładnie mówiąc, ponieważ uczy się takich ruchów jak Sand Attack, Swagger, i coś typu, żeby zmniejszać accuracy, dawać confusa i tego typu rzeczy, czyli po prostu zwykła wkurwiajka, że tak się wyrażę. I przepraszam za słowa. No i Ember. I po tobie, Perlion, mam nadzieję, że impreza ci się podobała, a nasz chapik zyskuje mnóstwo doświadczenia, aż 118, level 8. Wow, i level 9. Normalnie doświadczenie się nas trzyma w tym odcinku, że hej. I dostajemy nawet nowy atak, Odor's Lev, który sprawia, że ataki fizyczne mogą uderzyć pokemony duchy, które normalnie są na nie niewrażliwe. Więc jest całkiem śmiechowo. A my teraz wejdziemy w tą trawkę i mam nadzieję, że żadnego dzikiego pokemona nie spotkam. Nie dziękuję ci, gro. Bardzo ci nie dziękuję. Go, Hapik. No to uciekamy, co nie? Nie ma co się męczyć na to, świnko moja. Yeah. Sprawdźmy, czy tutaj coś jest? Nie, myślałem, że w tej wolnej klatce po lewej jest coś, bo wygląda jakby był ukryty item, ale jednak nie. Gra postanowiła zrobić mi śmikusa, dingusa. Więc run, ucieknijmy. Naprawdę nie chce mi się walczyć z tymi dzikimi pokemonami, wybaczcie mi. I kolejny, ostatnia trawka. Naprawdę... Jesus. Ale okej, nie będę narzekać. Mogło być gorzej, mogłem spotykać pokemona co krok, prawda? No właśnie. I teraz spotykamy kolejnego młodzika. Lilipap, Lilipap! Idź, mój Lilipap! Jesus, on też ma Lilipapa? Gra normalnie mi spamuje Lilipapem w tyłek, what the hell? Youngster Roland? Temu imieniu nie przystoi mieć Lilipapa. Naprawdę. Roland i Lilipap. Oraz podróż pełna przygód. What? Okej, no to Ember, sprawdźmy, jak lubisz mój żar, mój wewnętrzny żar. Sigo. Ach. I kolejna seria z Pamulirem. Naprawdę to nie jest... It's not amusing. Ember. No i jeszcze jeden hit i powinniśmy go rozwalić. Ach, dobra, no to tackle? Załatwmy to tacklem, żeby nie tracić cennego Embera, cennego węgla. Całkiem niezłe doświadczenie, 95. I pokonaliśmy tego Rolanda. Papa. A tutaj jest drzewko, które zasłania przejścia. Nie możemy przez nie przejść, dopóki nie zyskamy ukrytego ruchu o nazwie Cat. Ale jak go zyskamy, to wrócimy. Za to tutaj są kolejne itemy. Potion, który naprawdę się przyda. Potion jest na wagę złota w dzisiejszych czasach. Szczególnie w Nuzlocku. Oraz Pokeball, który też będzie całkiem fajnym dodatkiem do naszego ekwipunku. Więc chodźmy na dół. Znaczy w górę, do Station City. I ktoś nas zatrzymuje. O, hej, Xeno. To Slenderman! Ach, a, to tylko Bianka i jej beret. Proszę, zawalcz ze mną. Pokemony, które złapałem, stały się troszeczkę silniejsze. Ach, gotowy czy nie? Nadchodzę. I walka. Xeno versus Bianka. Bardzo podoba mi się poker face naszego bohatera na tym ekranie wejściowym. Jeśli byście nie zauważyli, jest super. To jest jedna z wielu rzeczy, które lubię w The Black and White, jeśli byście tego nie zauważyli. I go mój Hapik. Hapik, zmiażdż tego Lilipapa swoim emberem. Albo taklem. Nie wiem, co użyć. Osłabmy go Tail Whipem. Myślę, że to nie byłoby złe i zaczniemy spamować taklem. Będziemy uderzać go naszym ciałem. Z całej siły. Dokładnie. A on też zmniejsza nam defensywę. Co za gość. Wszyscy spamują Lirem albo Tail Whipem, tak jak ja. God. Muszę nauczyć się czegoś oryginalnego, co nie? Tak, on nadal używa Lira. Jesus Christ. No to jeszcze jeden tackle i powinniśmy go załatwić, czyś nie? Boom. I zobaczmy, czy tak też się stanie. Yeah, that's right, baby. I Hapik zyskuje level 10, wspaniale. Excellent, my Hapik, excellent. I całkiem niezłe staty. 35 HP, to jest dużo HP jak na ten poziom. I jej następnym pokemonem jest jej starter, Snivy.
czyli roślinny wężyk, impertynencki roślinny wężyk. Więc zacznijmy spamować naszym wewnętrznym ogniem, żarem, emberem. Płoń, płoń jak pierścień władzy w ogniu góry Odwiny. I jeszcze jeden atak i będzie po snajwim. No to Ember, go! Wow, Bianka użyła połuszyna! Nie doceniałem AI tej gry. Respekt wzrasta o 5 do AI. Serio. No to Ember, papa. Do zobaczenia, Snivy, w następnym życiu. To tak naprawdę w następnej walce rywalowej, która na pewno nie będzie daleko, ponieważ walczymy z rywalami prawie w każdym mieście, serio. Nie żartuję. No i Slenderman, to znaczy Bianka, żegna się z nami i mówi: wow, jesteś niezłym ciachem, Xeno. Będę pracowała ciężej, żeby moje Pokémony już więcej nie przegrywały. Okej, no to papa. No i odchodzi szukać innych dzieci w lesie, po czym zabijać ich swoimi mackami. A nie, mówię o Biance, a nie o Slendermanie, sorry. Okej, i wchodzimy do Station City, gdzie mieści się pierwsza sala Gym Leadera. Dokładnie. Wejdźmy do Pokémon Center, żeby się uleczyć, ponieważ to jest najważniejszy budynek w całym mieście. Stanowczo. Okej, no to fajnie. Zresztą zauważyliście, że nasz bohater po odebraniu Pokémonów bierze Pokémony i wsadza je do torby? To też jest bardzo fajny smaczek, podoba mi się. Ach, nie chcę z tobą gadać kolejny raz, nie mówisz nic ciekawego, serio, pozwól mi odejść, proszę. Nie! Kolejny raz? God, dziękuję. A ty, panie, mówisz coś fajnego? A, ten gość mówi coś ciekawego, w przeciwieństwie do tego drugiego. Otóż, im więcej mamy odznak, tym więcej itemów w sklepie możemy kupić. Dokładnie, i to jest duży, duży i ważny fakt. Ci ludzie chyba nic ważnego nie mówią, za to ten pan twierdzi, że tak, za każdym razem jak wyzywa Gym Leadera, to tamten używa Pokémonów super efektywnych przeciwko niemu. Dokładnie, co jest smutne. Ten gość nic ciekawego do nas nie gada. A tutaj jest jakiś item, trzeba go zebrać, tylko jak tam się dostać? Kosz jest pusty, nie ma nic ciekawego. Nie ma. A, tutaj można tam wejść. Fajnie, fajnie, bierzmy to coś. To jest X-Speed, czyli item, który jednorazowo podnosi nam stage speedu Pokemona w bitwie i to tylko jednorazowo działa. Nie będę wchodził do tych budynków, ponieważ nie ma tam nic ciekawego. Chyba że coś omijam, to dajcie mi znać w komentarzach. Za to ten gość oferuje nam Duskballa. Mówi, że jest bardzo dobry do łapania Pokemonów, kiedy znajdujemy się w ciemnych miejscach albo jest noc. Więc dostaniemy od niego jednego Duskballa. Jest to bardzo fajny Pokemon, Pokeball do łapania Pokemonów, na przykład legendarnych, które znajdują się w jaskiniach. W Heart Gold Soul Silver tak się łapało właśnie Lugię albo Hoa w nocy. To było śmiechowe. A teraz zagadajmy do tego gościa, który stoi tutaj przed salą gimnastyczną. Szukasz lidera? Nie ma go tutaj. Prawdopodobnie jest w szkole dla trenerów. Jeśli chcesz go wyzwać, proszę znajdź go. Szkoła trenerów znajduje się niedaleko, stąd. Tak, szkoła znajduje się tuż obok właściwie, obok Pokémon Center. Jest to całkowicie certyfikowana szkoła. Nawet ma flagi, cały equipment i w ogóle. Ty jesteś dyrektorem? Nie, szkoła dla trenerów istnieje po to, żeby nauczyć ludzi z szacunku i jak kochać Pokémony. Zajebiście. A teraz pogadajmy z niektórymi oczami. Ten gość mówi tylko, że TM-y mogą być używane, żeby nauczyć Pokémony nowych ataków. Ten pan mówi o, właściwie ten dzieciak mówi o technice przerwania ewolucji Pokémona, czyli jak nasz Pokémon ewoluuje, klika mi po prostu cancel. A ten młody człowiek oferuje nam quiz o kondycjach, o statusach. Więc podejmijmy się tego wyzwania. Pierwsze pytanie. Który z poniższych itemów leczy zatrucie? Oczywiście antidote. Ding dong, poprawna odpowiedź. Następne pytanie. Przedmiot, który leczy paraliż, to Paralyze Heal. Ale który z poniższych itemów leczy Pokemona ze snu? Oczywiście Awakening, ponieważ Awakening to po angielsku obudzenie. Tak, ding dong, mamy zwycięzcę. Fantastyczne odpowiedzi. Superancko.
Skoro wiesz tyle o statusach, pozwól, że dam ci to i dostajemy full heala. Wspaniały item, który leczy którykolwiek status nam się zapragnie, dokładnie. Full heal jest zaje fajnym itemem. Warto było podjąć się wyzwania tego głupiego quizu. A tutaj jest Charen! Surprise Bad Sex! Kiedy Pokémon zatruty jest, HP mu spada podczas walki! Xeno, hej! Gym Leadera przeszedłeś szukać? Tak, zgadza się. Był tutaj i o typach mówił ci Pokémonów chciał momenty temu. Może minąłeś go w drzwiach? Xeno, przy okazji walki ze mną chcesz? Sprawdzić użyteczność itemów w bitwie chcę. Pomożesz mi? Tak, oczywiście. Wszystko dla ciebie, Xeno, to znaczy Charen. Och, Charen. Dobra, zabijmy się tą walką. Muszę cię pokonać, muszę zyskać celne doświadczenie i pokadolce. Pokadolce są najważniejsze. Dokładnie. To wszystko cały czas idzie o pieniądze. Pokémon Charen. Pokémon Trainer Charen wystawia Oshawota. Jesus, a my mamy pierwszego Happiga. Oh god. To nie jest dobry typing. To nie jest dobry typing. Musimy wystawić naszą Lili, przepraszam. Nasza Lili sobie z nim poradzi bez problemu, prawdopodobnie. Dlatego zacznijmy. Oka, Tail Whip, serio, będziesz nam obniżał defensywę. To jest Chip Trick. To jest Chip Trick, naprawdę. Więc. Lira albo Tackle. Albo Bite. Bite. Obniżmy mu defensywę tak jak on nam to robi, żebyśmy byli na równi. I spamuje nas taklem. I o, to zadało całkiem sporo, więc my też teraz zaczniemy atakować czymś, co daje obrażenia. O, nawet więcej mu zadaliśmy. Wow, Lili, nie jesteś taka zła. Naprawdę. Charen sobie coś tam gada, ale my go nie słuchamy. Dokładnie. Uleczmy naszą Lili, ponieważ nie chcę ryzykować straty tak superanckiego Pokemona. Potion. I do całego HP. Piechowo. Jeszcze jeden tackle. Wow, ty spamerze. To my też użyjemy tego samego lekarstwa przeciwko tobie. A ja się napiję troszeczkę coli. Oh god, serio? Serio? Użył Oranberry. Oranberry sprawiło, że odzyskał 10 punktów zdrowia. Jej. I pokonaliśmy Oshawota. Jego następnym Pokémonem będzie Perlion, czyli ten ciemny kotek. Perlion został złapany przez Charena na drodze numer 1, zapewne. Tak. Masz fajne cienie pod powiekami. Cienie do powiek. Śmiechowo. I Scratch, ale Scratch nam nic złego nie zrobi, to jest bardzo słaby atak. Szczególnie, że Perlion nie ma zbyt dużo punktów ataku zwykłego, fizycznego. Więc jeszcze jeden tackle powinien go wykończyć. Czyż nie? Obniża nam atak, ale to nic mu nie pomoże. Bom! I po tobie! I EXP for the win! I zyskujemy smaczne doświadczenie. 134, wow! Level 9 w dodatku. I całkiem nieźle, całkiem nieźle. Kuczaren teraz poczęstuje nas swoimi jagódkami. Czemu to tak dziwnie brzmi? Tak, dostajemy od niego Oranberry. Informuje nas też, że te jagódki są automatyczne jedzone podczas bitwy przez Pokémony, jeśli dajemy im je do trzymania. Niestety połszyny, czyli takie przedmioty wytworzone przez ludzi, nie będą automatycznie spożywane przez Pokémony, co jest smutne, ale coś za coś, prawda? Przynajmniej mamy te jagódki. Mogą się przydać przy walce z Gym Leaderem. A my teraz weźmiemy przedmiot, który podniosła Lili, ponieważ ona ma tą specjalną zdolność pick-up, co jakiś czas podnosi losowe przedmioty. I tym przedmiotem był Great Ball, co będzie bardzo pomocne przy łapaniu jakiegoś fajnego poka. I my teraz pójdziemy się znowu leczyć, ponieważ Charen dał nam całkiem niezły spanking i to nie było przyjemne dla mojego tyłka. Czemu robię takie referencje? God. My gosh. No dobra, nie będę już robił takich referencji. To są bardzo brzydkie referencje i nie wiem nawet do czego nawiązywałem. To jest najgorsze. No. A dobra, zobaczymy się później na Earth Joy. Nowej generacji. I pogadajmy z tym nowym gościem, który tutaj stoi. Cześć,
Tak, ja jestem gym liderem tego miasta, a ty? A, chcesz nas wyzwać. W takim razie, powiedz, jaki był twój pierwszy Pokémon? Tepig. A, widzę, że jest słaby przeciwko wodnym typom. Więc myślę, że musisz przygotować się, by stawić czoła temu typowi. Na przykład, spróbuj potrenować troszeczkę na Drymiardzie. A teraz przepraszam cię bardzo. I gym leader skierował nas na Drymiard. Jest to pewne miejsce w pobliżu tego miasta, gdzie mieściła się kiedyś stara fabryka, lecz teraz to są tylko ruiny, gdzie mieści się, gdzie stoją pewni młodzi trenerzy i tam się bawią. Dokładnie Drymiard, czyli plac snów. Hello, proszę pani, kim pani jest? My trenujemy tutaj. Teraz potrenujmy razem, Pokémony, chodźcie. I walczymy z Las Eri, czyli z panną Eri, która ma Perliona, kolejnego kotka. God, wszyscy spamują tym kociakiem. Normalnie jak na Facebooku z zdjęciami kotów. Jesus, to jest okropne. Ember! I całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Jeszcze jeden cios i będzie po nim. A teraz Perlion użył ataku Assist. Jest to dość śmiechowy atak, gdyż sprawia, że Assist zamienia się w losowy atak losowego Pokemona z drużyny. Oczywiście z drużyny Pokemona, którego użył. Więc jest dość takim śmiechowym losowym atakiem, więc trzeba na niego uważać, ale zdecydowanie jest całkiem niezły, moim zdaniem przynajmniej. Zyskujemy level 11, bardzo, bardzo fajnie. Kolejny koteczek. Kitten. No to nie ma co. Tepig dokończy robotę. Spal tego kotka. Kto chce palonego kotka na ruszcie? Nie no, sorry, przepraszam. Nie będę mówił takich brzydkich rzeczy, ponieważ no nie jesteśmy w Chinach, żeby jeść koty albo psy. Ani to też nie jest kabaret ani mrumru, żeby robić ciastka z kota, prawda? No właśnie, więc Ember for the win i papa. Happy zyskuje kolejną kupę doświadczenia. Dobra kupa, dobra dupa. A my przechodzimy dalej. Papa? Lecz to jest kolejne właściwie drzewko. Trzeba je kiedyś ściąć. I zmieńmy sobie Pokemona na Lili, które też potrzebuje troszeczkę doświadczenia, żeby zyskać level 10. No i to drzewko kiedyś też zaczniemy, mam nadzieję. Ale czy następnym trenerem jest kolejny youngster, który mówi, że jego celem jest pokonanie wszystkich liderów. No, coś takiego. Nie zdążyłem przeczytać, kliknąłem dalej. Jesteśmy wyzwani przez youngstera Joey! Tak, to jest sławny youngster Joey ze swoją ratatą, tylko że tym razem zamienił tą ratatę na patrata. Mówię ci, że to był zdecydowanie zły wybór. Powinieneś trzymać swoją ratatę do końca. Youngster Joey, co się z tobą stało? Zgrzeszyłeś przeciwko Bogu i ratacie swej. Naprawdę. Więc jeszcze jeden bajt. Nie. Potrzebujemy jeszcze więcej niż jednego bajta. Trudno. Będę musiał się z tym pogodzić. Jeszcze tackle albo bait. To bierzemy tackle, co mi tam. Boom. I myślę, że to sprawi, że levelujemy. Tak, level 10, super. I następnym jego Pokemonem będzie kolejny szczurek. Więc zmienimy sobie na Happiga, ponieważ chcę, żeby Happig zyskał level 12. Myślę, że to nie byłoby złe rozwiązanie. Więc moja świnko, leć, spal tego patrata. Ember, lisz mój wewnętrzny żar. Tackle mi nic nie zrobi, Happig jest twardym pokiem, więc Ember jeszcze raz i to powinno załatwić szczurka z najeżonym ogonem. Wow, jedno HP, jeez. To było niespodziewane i nieoczekiwane, więc tackle. I tak, to jest koniec. Nie było szans, żeby ten patrat mógł się uratować od objęć mojego Happiga. Więc Happig, zostań dalej i wykończ tego szczeniaczka. Lillipup. Ember. Kto robi górę gorącego psa? Tak, dokładnie. Więc Oldorslef. Oldorslef nam nic nie zrobi. Nie wiem, czemu nawet używasz tego ataku przeciwko nam. Więc Ember... O, kat, jeszcze serio? Jeden HP? Tak poprzedni przetrwałeś na jeden HP? Jeez. Co się z wami dzieje? Gro, czemu mnie tak nienawidzisz? No i level 12 jest dla nas. Wiedziałem, że możemy go uzyskać. Happig, jesteś super. I 20 ataku, całkiem nieźle.
Okej, i to by było na tyle z trenerami w Dreamyardzie. Tutaj jest jeszcze jakiś item, który możemy wziąć. Jest to X-Defend, czyli nic takiego użytecznego. O, patrzcie, VLC Media Player. Tak, ten pachołek. A tutaj jest pewna pani. To jest pan czy pani? Hej, kim jesteś? Dobra, walić, kim jesteś? Gender w końcu, prawda? No właśnie. Hej, hej, jaki był pierwszy Pokémon, którego dostałeś? Tepik, naprawdę? Czyli ten Pansage może ci być wielce pomocny, czyż nie? Twój Tepik jest słaby przeciwko wodnym typom, prawda? Więc może pan chcesz mojego Pansage'a? Oczywiście, że chcę twojego Pansage'a, dawaj Pokemona, już! Ten Pokémon może używać ataków trawiastych, które będą super efektywne przeciwko wodnym typom. I dostaliśmy Pansage'a! I teraz jak go nazwać? Może od imienia? Mojego number one fan. Matthew, drugi dokładnie. No, Matthew chciał, żebym nazwał któregoś z Pokemonów, które złapię jego imieniem, więc proszę cię bardzo, oto jest Pansage, który ewoluuje w pięknego Simisage'a, wyglądającego jak gwiazda rocka. Serio, tak mi się kojarzy. Więc Matthew, gdzie jesteś? Gdzie jest F? Tutaj. I? Gdzie jest I? Jesus. Nie mogę, nie orientuję się w tej klawiaturze, czemu? Tutaj jest I, U i teraz numer 2. Bum, bum. I to by było na tyle, więc jeśli ten Pokémon ci się podoba, daj znać, bo ja lubię Pansage'a, naprawdę. Jest to mój jeden z moich ulubionych trawiastych poków. I ta pani daje nam jedną z trzech ewolucyjnych małpek. Jest właśnie dostępny Pansage, który ewoluuje w Simisage'a. Ognistą małpką jest Pansir, ewoluujący w Simisir. A wodną małpką jest Panpour, ewoluujący w Simipour. I tą małpkę, którą dostaniemy od tej pani czy pana, zależy od startera, którego wybraliśmy. Jest to dość pomocne, jest to taki smaczek ze strony gry, gdyż nasz starter jest słaby przeciwko liderowi. Zawsze będzie słaby przeciwko liderowi, a ta małpka zawsze będzie super efektywna przeciwko Pokemonom lidera, więc to jest takie bardzo fajne coś ze strony gry, co twórcy umieścili. I w dodatku te małpki są bardzo fajne, zwane trzema małpkami ewolucyjnymi. O, i Matthew ma naturę sassy, czyli impertynencki. Idealnie pasuje, haha. No i ma dość śmiechowe ataki, Scratch, Leer, Lick oraz trawiasty typ Vine Whip. A jego specjalna zdolność to jest Gluttony. Sprawia, że może wcześniej zjeść jagódkę, którą trzyma. Więc na przykład jeśli, bo zwykle Pokémony jedzą jagódki, kiedy ich HP spadnie do czerwonego poziomu, a temu Pokémonowi wystarczy, że spadnie do połowy życia, więc jest to coś śmiechowe. Lubię tego Pokémona, Pansage jest bardzo fajny. W ogóle większość ludzi uważa, że Pansage jest najlepszym z całej trójki tych poków ewolucyjnych małpek zwanych, a my sobie teraz je wszystkie uleczymy. W dodatku dostaliśmy go na level 10, co jest bardzo miłe ze strony tej trenerki. I tutaj się z wami żegnam, moi widzowie. Jeśli ten odcinek wam się podobał, to dajcie like i komentarz i czekajcie na następny odcinek, gdzie będziemy łapać nowe Pokémon i zwyciężać przeciwko nowym trenerom. Więc papa, tutaj Xenolizard.